my naprawdę nieustannie szukamy we własnych głowach, ale także odwołując się do pomysłów z innych krajów, bo takie pomysły też są, metod, żeby w Polsce te sprawy najbardziej zasadnicze rozwiązać. Sprawy mieszkań, służby zdrowia to są te najbardziej bolesne w tej chwili problemy społeczne. No, trzeba je rozwiązać, chociaż nie wszędzie pieniądze pomagają. Służba zdrowia dostała naprawdę ogromny wzrost pieniędzy. No, a kto tutaj na tej sali powie, że jest tak w tej chwili świetnie? No, obawiam się, że nikt. Ja też nie. Nie dlatego, że mnie coś tam jakoś, no poza tą nogą, ale to już lata. Natomiast chodzi o to, że no, sam znam ludzi, którzy z ciężką chorobą, naprawdę bardzo ciężką, na SOR-ze czekali 17 godzin, nawet nie mogli leżeć, tylko musieli siedzieć. Mają 40 stopni gorączkę i sepsę. No. Bóg sprawił, że wyszli z tego żywi, ale równie dobrze mogli nie wyjść żywi. I takich przykładów jest dużo. Trzeba to zmienić, to jest naprawdę nasze wielkie zadanie. No i wiem o tym, że są różne problemy z wykonaniem tych ostatnich podwyżek dla pielęgniarek, że tego rodzaju kłopoty też występują, bo podwyżki są, a pieniędzy nie ma. Będę interweniował, mogę obiecać, że zaraz po powrocie do Warszawy, do pracy, będę na ten temat z ministrem Niedzielskim rozmawiał. To jedno z pytań, także dziękujemy za tą deklarację, bo wiem, że są na sali przedstawiciele służby zdrowia i to jest na pewno dobra informacja. Bardzo serdecznie za to dziękujemy.